Satanizm w dzisiejszych czasach przez większość osób kojarzony jest z niszczeniem cmentarzy, składają ofierze kotów, nienawidzą wszystkiego i wszystkich. A skoro nadchodzi Halloween, to temat satanizmu i dziwnych wyobrażeń na jego temat z pewnością się zwiększy. Dlatego w dzisiejszym filmie postanowiłem przedstawić Wam kwestię satanizmu, pozbawionego stereotypów i dziwnych pomysłów. Wiedza z filmu zbudowana jest przede wszystkim na podstawie książek, ale też rozmów z ludźmi, którzy przyznają, że są satanistami, choć nie zawsze w szatana wierzą. Posiłkowałem się również swoją wiedzą na temat magii i świata duchowego i myślę, że powstało coś interesującego, jednak już nie przedłużam i zapraszam na film. Satanizm nie jest jeden i można go podzielić na pewne odmiany, choć wiele zakonów czy grup ma także swoje indywidualne podejście do świata i praktyk. System filozoficzny, który reprezentuje Anton LaFey, który w 1966 roku stworzył Kościół Szatana. Jest to system oparty na ateizmie, w którym szatan nie jest żadnym bogiem, upadłym aniołem, czy nawet jakimkolwiek bytem. Szatan to po prostu symbol zwierzęcości, siły i rzeczy, które w wielu religiach uznawane są za zło i grzech. Sataniści filozoficzni cenią sobie egoizm i zaspokajanie siebie, bo uważają, że tylko wtedy możemy być szczęśliwi, kiedy dajemy sobie to szczęście, a nie siebie czujemy i oczekujemy, że jakiś Bóg da nam po śmierci spełnienie marzeń. Sataniści filozoficzni nie wierzą w rzeczy typu, że trzeba być miłym dla każdego, że nie wolno się mścić, że trzeba kochać nieprzyjaciół. Wręcz przeciwnie, gdy obrazisz takiego satanistę, może on ci odpłacić z nawiązką. Ponieważ nie wierzy on także, że po śmierci spotka się jakaś kara, jak na przykład piekło. Przedstawiciele tego systemu nie cenią sobie hipokryzji i sztucznych, wymyślonych przez kogoś schematów, tylko sami myślą nad danymi rzeczami i oceniają je na podstawie swojej własnej wrażliwości i swojej wizji świata. Ten satanizm ceni sobie wolność i własne zdanie, jednak ta wolność nie sprawia, że każdy może kraść, zabijać i niszczyć. Wręcz przeciwnie, jest to system, w którym ceni się inteligencję i dojrzałość, a każdy dojrzały człowiek wie, że bez powodu nie powinno się komuś robić krzywdy. Choć oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, satanista, jeśli zrobisz mu krzywdę, możesz zrobić krzywdę i tobie. Sataniści bardzo cenią sobie zwierzęcą naturę, która jest w każdym człowieku, dlatego dopuszczają zabójstwo, ale tylko jeśli ktoś nas próbuje zabić, czyli zabójstwo w obronie. Wynika to z naszego instynktu samoobrony, który każdy człowiek posiada. Jednak nie dopuszcza się zabijania dla zabawy czy w trakcie rytuałów. Życie jest bardzo ważne w tym systemie, tak ważne, że samobójstwo jest tu całkowicie niedopuszczalne, ponieważ życie jest zbyt ważne, a i tak pewnego dnia je utracimy, więc po co i w jakim celu robić to szybciej? Sataniści cieszą się życiem, są dobrzy dla ciebie, jeśli ty jesteś dobry dla nich. Kochają i chcą czerpać życie garściami, bo wiedzą, że życie jest tylko jedno i kolejnej szansy nie będzie. Często w tym systemie poruszany jest temat magii, która według wielu opinii powinna być całkowicie wykluczona, ponieważ ten system oparty jest na ateizmie, w którym magia przecież nie powinna istnieć. Jest jednak trochę inaczej, bo większość okultystów opisuje magię jako nie coś nadnaturalnego, a coś bardzo naturalnego dla człowieka, jak to, że umieramy, czy jak to, że śnimy. Świątynia Seta rozpoczęła swoją działalność od Aquino, który należał do kościoła szatana, założonego przez LaFeya. Mężczyźnie nie podobał się pomysł założyciela, iż funkcja kapłana ma być dawana za pieniądze, czy fakt, że Anton był zbyt medialny i promował się na kościele. Razem z pewną grupą postanowił utworzyć swoje własne zgromadzenie, zwane jako Świątynia Seta, z tym, że tutaj szatan nie jest żadnym symbolem, ale prawdziwym bytem, który jednak nie był aniołem, a wręcz przeciwnie Bogiem, a dokładnie Setem, czyli Bogiem ciemności i chaosu w mitologii egipskiej. Historia starożytnego Egiptu opisuje, że Set na początku wcale nie był kojarzony ze złem, a wręcz przeciwnie, z rozwojem i wielkimi zmianami. Z czasem jego postać była coraz bardziej kojarzona z negatywnością, aż do nadejścia chrześcijaństwa, które nadało mu rangę czystego zła.
wyznawcy Seta dążą do poznania samego siebie i pogłębienia swojego rozwoju. Ich materiały trzymane są w sekrecie i tylko osoby, które wejdą do grona grupy, mogą z nich korzystać. Wyznawcy Seta są ogromnymi indywidualistami. W grupie tej występuje zwyczaj składania ofiar przez wypicie czyjejś krwi aż do śmierci. Jednak nie wszędzie. Na przykład najbardziej zorganizowana grupa Seta nie korzysta z tego rytuału i odżegnuje się od zabijania ludzi i zwierząt. Szatan w tym systemie jest prawdziwym bytem, który faktycznie istnieje. Nie jest jednak żadnym upadłym aniołem. On jest Bogiem, który przejawiał się w wielu różnych religiach i stworzył ludzi. Szatanem ma być Enki, przedstawiony w mitologii sumeryjskiej, który stworzył człowieka i jest bóstwem mądrości. Z czasem, głównie przez nadejście religii monoteistycznych, szatan był przedstawiany jako podły stwór, który chce przynieść światu zgubę i zniszczyć ludzi, których przecież sam stworzył. Wszystko to ma być jednak planem, by ludzie znienawidzili swojego stwórcę, a nawet zaczęli się go bać. I to świetnie komuś poszło. Nauki szatana zostały bardzo spaczone i łączone wyłącznie ze złem, co nie jest prawdą. W tej odmianie satanizmu istnieje pewna praktyka zwana jako dedykacja duszy, której osoba, która pragnie być satanistą, odprawia rytuał, w którym między innymi wyrzeka się wszelkiego zła, jakie wpoił monoteizm i oświadcza, że od teraz szatan jest jego bogiem. Nie chodzi tu jednak o fakt, że szatan zabierze nam duszę. To po prostu akt i potwierdzenie lojalności. A oczywiście dedykacja jest ważna tylko wtedy, jeśli wiemy, czemu chcemy zostać satanistami i robimy to po prostu szczerze. Nie jednak dlatego, bo chcemy dostać jakieś supermoce. Wbrew głupotom, które opowiada wiele osób, że ludzie od tak podpisują terografy, to wcale nie jest takie proste. By szatan nas wysłuchał, trzeba naprawdę wykazać się kreatywnością i determinacją. Szatan nie przyjdzie do nikogo od tak. Jezus według satanizmu duchowego nigdy nie istniał, a przynajmniej nie był Bogiem. Jest on częścią planu odsunięcia nas od prawdziwego Boga i powstał dzięki zebraniu pewnych elementów z innych religii i połączenia ich w jedno, na przykład zmartwychwstanie, którego miał dokonać Jezus. W rzeczywistości pogańscy bogowie, tacy jak Ozyrys czy Adonis, na długo przed Jezusem doświadczyli zmartwychwstania. Pojęcie bycia Bogiem i człowiekiem jednocześnie to również nic nowego. Wystarczy wspomnieć niejakiego Heraklesa. Standardowy rytuał do szatana polega m.in. na wizualizowaniu światła czy paleniu kartki z modlitwą. Ten rytuał ma pomóc nam w skontaktowaniu się z ojcem szatanem i w jego trakcie odmawiamy inwokacji do szatana, której fragmenty brzmią: w imię szatana, władcy ziemi, prawdziwego Boga, wszechmogącego, otwórzcie bramy piekła i przyjdźcie powitać mnie. Sataniści przywołują demony za pomocą pieczęci danej istoty. Kontakt z demonem odbywa się za pomocą czarnego lustra lub dymu kadzidła. Demony mogą pojawiać się też bezpośrednio. Mogą zrobić dla wyznawców wiele, ale wymagają czegoś w zamian, więc zawsze należy pamiętać, by nie godzić się na coś, czego nie jesteśmy w stanie wykonać. Często wyzywa się też demony, by były naszymi seksualnymi partnerkami lub partnerami. Jednak należy pamiętać, że taki demon może być istotą zazdrosną i nie musi chcieć dzielić się nami z innymi. Sataniści w swojej praktyce używają m.in. satanistycznego różańca, który wykorzystuje się do spełnienia pragnień. Warto wspomnieć, że różaniec, choć kojarzy nam się głównie z katolicyzmem, to pierwotnie występował w buddyzmie jako sznur modlitewny mala. Satanistyczny różaniec zawiera małe i duże koraliki, a także zawieszkę z odwróconym pentagramem. Satanistyczny różaniec składa się z dużych i małych koralików. Jeśli pracujemy z demonem, przy tych małych koralikach wymawiamy jego imię, natomiast przy tych dużych naszą intencję. Biblia szatana opisuje m.in. rytuał litości, który ma na celu spełnienie pragnienia. Skrótowo wam go tu przedstawię. Do jego przeprowadzenia używamy wizerunku Bafometa, czyli tajemniczej istoty nazywanej przez wielu samym Bogiem, która obdarzona jest głową kozła, skrzydłami i posiada cechy człowieka.
W rytuale przyda nam się m.in. dzwonek, którego dźwiękiem będziemy oczyszczali przestrzeń. Musimy odczytać imiona piekielne i wspomnianą wcześniej inwokację do szatana, a następnie pokazać, jak najbardziej uczciwie, że nam na czymś zależy. Można na przykład płakać, ale oczywiście to muszą być szczere łzy. Poczuj ogromny smutek i żal, że czegoś nie masz. Potem mówimy to życzenie na głos, dodając chwała szatanowi. Halloween to wydarzenie, które pochodzi od dawnych pogańskich świąt, związanych ze śmiercią. Ludzie ubierali wtedy maski, by odgonić od siebie duchy. Dziś halloweenowe przebieranki nie mają wiele wspólnego z ochroną przed duchami. Podobnie jest w satanizmie, dla którego Halloween to ważne święto, jednak zupełnie w innej formie. Wbrew pozorom satanizm duchowy nie jest za bardzo ze strasznymi kostiumami na Halloween. Wynika to z faktu, że demony wbrew stereotypom wcale nie są przerażające, czy nie mają nam kojarzyć się ze śmiesznością. Demony raczej powinny nam się kojarzyć szlachetnie i z szacunkiem, a przebieranie się za nie w atmosferze pustej zabawy czy straszenia innych raczej szacunkiem nie jest. Wychodzi na to, że przybierając się za potwory na Halloween, obrażamy szatana. Ćwiczenia na początek nauki magii. Link do filmiku na ten temat w opisie.